Uwaga! Właśnie teraz będzie działo się coś przełomowego. Usiądźcie wygodnie tak, żebyście się nie przewrócili, ponieważ zdecydowałam się, że będę czyścić moją szafę. Cześć, nazywam się Ania i jestem fanką minimalizmu. Nie mam problemu z wprowadzeniem minimalizmu do łazienki, do kuchni, czy nawet tam, gdzie pracuję, ale do tej pory było jedno miejsce, w którym absolutnie mi to nie wychodziło i tym miejscem była właśnie moja szafa. Jednak ostatnio, podczas wycieczki do Warszawy, kiedy miałam to ze sobą tylko kilka ciuchów, zaobserwowałam, jak łatwo i jak wygodnie jest mieć mniejszą ilość rzeczy, w których dobrze się wygląda, komfortowo się czuje, ponieważ dzięki temu nie spędzasz setek tysięcy godzin na przymierzaniu ciuchów, które i tak nigdy nie wychodzą z Tobą z domu. W ogóle chciałabym tutaj dodać, że mówiąc pozbyć, nie mam na myśli wyrzucić do śmieci, mówiąc pozbyć, mam na myśli spróbować sprzedać albo oddać komuś, kto chciałby ewentualnie tą rzecz wziąć za darmo, tak żeby te rzeczy znalazły nowy dom. Zanim przejdziemy do tego, co jest tam na wieszaku, to chciałabym tylko podzielić się z Wami, że przejrzałam już moje rzeczy domowe, piżamy i rzeczy do ćwiczeń. Zaczynamy. Jestem trochę podekscytowana, a trochę zestresowana. Zacznijmy od tego, co mam na sobie. Otóż na sobie mam t-shirt Sergeja, który musi zostać, bo nie jest mój. I spódnicę, którą kupiłam w second handzie bardzo wiele lat temu, ale którą nieustannie noszę. Na sam początek dałam sobie spódniczki. Pierwsza spódniczka, którą tutaj mam, to jest spódniczka kopertowa. Ona jest teoretycznie z Zary, ale ja ją kupiłam w second handzie i bardzo ją lubię. Musiałam ją niestety trochę zwęzić, ale teraz, kiedy ją zwęziłam, jest jak ta lala. Druga spódniczka, która jest razem z nią, to jest ta spódniczka z Levisa. Ja ją sobie zrobiłam sama ze spodni i bardzo lubię tą spódniczkę, ale odkładam ją na bok, ponieważ jest na mnie za duża. Jeśli coś jest na mnie za duże i bardzo to chcę mieć, to będę to odkładać na bok na czas 30 dni i jeśli przez 30 dni tego nie przerobię, tak żeby pasowało na mnie, to wtedy również musi to odejść, tak więc taki los spotyka tą właśnie spódniczkę. Mamy tutaj takie dwie spódniczki, których nie chcę się pozbyć. Pierwsza to jest taka spódniczka, wydaje się jakby była ona z tweedu, ale jest ona po prostu z zupełnie cienkiego materiału, w ogóle jest bardzo słabej marki i jest słabej też jakości, ale po prostu ładnie na mnie wygląda. A druga to jest taka spódniczka ołówkowa, bardzo dobrej marki, bardzo dobrej jakości. W ogóle tutaj robię różne dziwne rzeczy z rękami. Dalej mamy taką spódniczkę jeansową, która również zostaje. Ja bardzo lubię nosić takie spódniczki zimą, ponieważ wydłużają mi nogi, a ja mam bardzo krótkie nogi. A tutaj z kolei mamy jedną rzecz, która musi odejść, która jest bardzo piękna, ale jest nie takiej długości, jakbym chciała. W ogóle z tamtą spódniczką to jest taka smutna historia, ponieważ kupiłam ją i miałam ją na sobie chyba tylko raz i potem już nigdy nie czułam się tak, jakbym miała ją założyć. Nienawidzę kupować czegoś, czego potem później nie noszę. Marnowanie pieniędzy. Ale tutaj przejdźmy do już pozytywnych informacji. Ta spódniczka to jest wełniana spódniczka, którą kupiłam na wakacjach z moimi siostrami w Antwerpii w second handzie, który był tam zaraz koło naszego zamieszkania, zameldowania i to było po prostu przeznaczenie, że wpadłam na tą spódniczkę. Nie idzie mi jakoś super, a tutaj powiem Wam, jak idę do spodni, to będzie jeszcze gorzej, ponieważ wszystkie spodnie zostają. Mam jedną parę takich rurek z H&M-u, które może znacie, bo opowiadałam o nich w moim innym wideo, w którym analizowałam H&M i Levisa. Te rurki są jakie są, ale po prostu są jedynymi spodniami rurkowymi, które mam, a z kolei te spodnie, to są spodnie, które są niby spodniami eleganckimi, garniturowymi, ale jednak są takie mięciutkie i mają też tutaj gumkę z tyłu, to po prostu człowiek czuje się w nich jak w dresie i to jest tak jakby dres, który można nosić do pracy. Rzecz na wagę złota. Tutaj mamy z kolei moje spodnie z Gapa jeansowe, które bardzo lubię i które są troszeczkę na mnie za duże, jeśli mam być szczera, ale po prostu są niesamowicie wygodne i dlatego zostają właśnie, ponieważ wszystkie rzeczy, które są wygodne i ładne i które lubię nosić, zostają. Z kolei te spodnie, które tutaj mam, niestety muszą odejść. Jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że przytyłam, po prostu zmieniła mi się figura i mam większy brzuch. To spodnie Levisa, które sama sobie przerobiłam i są to moje po prostu jeansowe rurki, które bardzo lubię nosić. A tutaj mamy bluzeczkę, która
prostu musi odejść. To jest jeden z tych ciuchów, który bardzo mi się podoba, ale zawsze jak chcę go założyć, to jednak coś mi nie pasuje w tym, jak wyglądam. A ta z kolei bluzeczka, pomimo tego, że może wyglądać niezbyt atrakcyjnie, to jest jedną z bluzeczek, która ze mną zostanie. Tutaj ten dekolcik zrobiłam sobie w niej sama, ponieważ ona była pół golfem, ale bardzo chciałam mieć bluzkę z takim właśnie dekoltem i możliwe, że muszę go po prostu jakoś ładniej przepastrygować, żeby nie wyglądał tak, jakby to robiło 5-letnie dziecko. Ta bluzka odchodzi. To jest w ogóle jedna z tych bluzek. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie bluzki właśnie obcisłe, z takiego materiału rozciągliwego, nie to dzianinka, nie to Bóg wie co, i w tym po prostu zimą jest zimno, a latem jest gorąco. Tego się po prostu nie da nosić. I ja nie wiem po prostu, kto wymyślił takie materiały i ja nie wiem, dlaczego ja się jeszcze czasem na nie nabieram i ja po prostu czasem jeszcze je mimo wszystko kupuję, bo mi się wydaje, że co? Że może po prostu, nie wiem, że jakiś cud się zdarzył i będzie inaczej. No nie jest inaczej. Tutaj mam taką bluzkę z napisem No Photo Please. I dostałam ją od mojej siostry, bo ona ją wcześniej miała. Najprawdopodobniej też kupię ją w second handzie, ponieważ moja siostra również, tak jak ja, kupuję większe rzeczy w second handzie. I po prostu mi się ta bluzka bardzo podobała. O! A tu jest też taka bluzka, którą bardzo lubię, z Uniqlo. I ona też dostaje. Ja ją kupiłam nie w sklepie, oczywiście kupiłam ją w second handzie. To jest bluzka, którą również kupiłam w second handzie i jest to męski t-shirt. Ale ona też dostaje, ponieważ lubię w niej nagrywać wideo i lubię... Nie no, po prostu lubię w niej chodzić też do pracy. Tutaj mam taką beżową bluzeczkę, którą kupiłam sobie w second handzie i bardzo często ją noszę i bardzo ją lubię, tak więc ona też tutaj zostaje. To jest w miarę nowy nabytek, bluzeczka z guziczkami. Uważam, że jest to fajna rzecz na zimę, ponieważ jest takiej cienkiej bawełenki i można ją nosić pod swetry. Ta bluzka odchodzi, ponieważ po prostu nigdy nie chcę jej założyć i jeśli mam być z wami szczera, chyba nigdy w niej nie wyszłam z domu. I ta bluzka też odejdzie i w ogóle ta bluzka jest również kupiona w second handzie, ale jest marki COS i w ogóle co z nią jest za problem, to tkanina, z której jest zrobiona, się tak źle układa. Za każdym razem, kiedy ją chcę po prostu założyć, to wygląda strasznie i w ogóle jestem niezadowolona wtedy i... Nie chcę mieć takich ciuchów, w których czuję się brzydko i z których jestem niezadowolona. Tutaj mam takie dwie bluzeczki. To jest bluzka, w której ostatnio lubię nagrywać wideo. To jest taki krótki topik. Wy może nie wiecie, że on jest krótki, ponieważ ja zawsze się wam pokazuję tylko tak do biustu, ale on po prostu podsłania mi pępek. A to jest moja bluzka imprezówka. To jest taki top, który noszę na różne okazje, często z jeansami. Jest bardzo długi i jest bardzo za duży, ale mnie się bardzo podoba. Taki oversize'owy kształt jego. Tutaj mam dwa czarne t-shirty, ten jest tak naprawdę Sergeja, więc musi zostać, a ten kupiłam wiele lat temu w second handzie, a jest od marki Uniqlo i bardzo też lubię tą firmę i bardzo lubię jej t-shirty i podoba mi się, jak on wygląda, tak więc zostaje ze mną. To jest taki t-shirt, którego prawie nigdy nie noszę poza domem, ale często zdarza mi się w nim nagrywać wideo. Kolejny t-shirt, który zostaje, ostatnio zakupiony w wysokich półkach. Tu mam taką bluzkę, nad którą się trochę zastanawiam, czy powinna zostać, ale z drugiej strony jest to długi t-shirt, który w ogóle ostatnio miałam na sobie chyba w zeszłym tygodniu, ale był to pierwszy raz po pół roku, kiedy go założyłam i nie wiem, czy będę go nosić, czy nie. Ciężko mi jest podjąć tę decyzję. Podoba mi się ten kolor, uważam, że ładnie wygląda w takich zestawieniach kolorystycznych i podoba mi się, że jest tutaj w ogóle trochę kolorów. A ta bluzka odchodzi i to jest bluzka, którą kupiłam w sklepie Fast Fashion parę lat temu i nosiłam ją, a teraz jej nie noszę i nie wiem, nie wyglądam w niej dobrze, nie jest fajna, więc musi po prostu odejść, bo wszystko przemawia ku temu. Tutaj mam taki topik Adidasa, który sobie po prostu skróciłam własnymi nożyczkami, tak żeby miał taką długość jak chcę i on zostaje, ponieważ on często jest przeze mnie noszony. Bluza. Jest to bluza, którą kupiłam za 3 zł i w ogóle zobaczyłam ją w Lumpexie, myślałam, że jej nie chcę, a potem się po nią wróciłam i to była jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam, ponieważ jest ona bardzo ciepła i bardzo fajna, zwłaszcza jeśli muszę coś robić na dworze bardzo długo, to fajnie mnie grzeje. To jest bluza, którą noszę bardzo często do ćwiczeń i jest naprawdę spoko, tak więc również zostaje. A tutaj mam taką bluzę, którą może znacie, bo chyba brała udział w jakimś innym wideo, ale ona odchodzi. I po prostu problem z tą bluzą jest taki, że pomimo tego, że wszystko z nią niby jest ok i w ogóle ma bardzo ładny fason, bo mi się podobają te paski takie ciekawe, ale
Słuchajcie, no jest w niej po prostu zimno. I co to jest za bluza, w której jest zimno? Nie powinno być tak. W bluzach powinno być po prostu ciepło, a jak jest w bluzach zimno, to znaczy, że nie powinno być bluzami, powinno być t-shirtami, albo nie wiem, po prostu majtkami. Za to tutaj mam bluzę, która zostaje, ponieważ jest bardzo piękna i jest w takim kolorze, który lubię. Co prawda noszę ją mniej chyba zimą, a bardziej ją noszę latem, dlatego może po prostu ją odłożę do mojego letniego pudełka. Och, ta bluza jest zupełnie piękna, ale też musi odejść, ponieważ jej nie noszę, no. Taki jest właśnie powód. Myślałam, że będę ją nosić latem, ale nie nosiłam jej latem. Myślałam, że będę ją nosić zimą, ale nie nosiłam jej zimą. I po prostu, no chyba nie ma dla niej w związku z tym miejsca w mojej szafie. A to szkoda, bo ma piękny design i ma piękny fason. Majstersztyk, majstersztyk, ale niestety nie dla mnie te majstersztyki. Kolejna rzecz to taki sweterek, który bardzo lubię i często noszę. Kupiłam go sobie w second handzie, chociaż jest od niesławnej marki Atmosphere. I wiecie co, jest w ogóle spoko. To jest w ogóle zadziwiające, bo ten sweterek, on jest na pewno z czegoś sztucznego. Tak, to jest w ogóle po prostu akrylowy sweterek, ale co mam wam powiedzieć, no po prostu lubię go nosić i zadziwiająco nie jest taki zły. Nawet mam taką teorię, że te właśnie akrylowe czy jakieś inne rzeczy, jeśli mają takie duże dziury, żeby człowiek mógł po prostu, skóra jego mogła oddychać, to nie są te akryle takie aż straszne. Tutaj mamy kolejny sweterek, który zostanie, ponieważ w ogóle te rozpinane sweterki to jest coś, co ja bardzo lubię i ten to jest kolejna rzecz, którą bardzo lubię. On jest w ogóle spoko. On też jest w ogóle w takim kolorze, że zastanawiam się, czy nie odłożyć go na lato, bo to jest taka moja letnia rzecz może bardziej. A tutaj mam kolejny sweterek. To w ogóle dostałam w spadku po Sergieju. On go nie chciał, a ja kupiłam dla Sergieja również w second handzie. I jest to ciepły, wełniany sweter z Uniqlo. I jeśli mam wytrzymać, bardzo go lubię, ponieważ jest ciepły i ja nic więcej nie potrzebuję, tylko żeby mi było ciepło. Tak, to zostanie, bo to jest po prostu bardzo ładne. A tutaj mamy taki sweterek, również od Uniqlo. Ja również go mam z second handu, ale on odchodzi. On odchodzi, ponieważ ja nigdy go nie noszę. Miałam go na sobie może z dwa razy. W ogóle to jest kaszmir. To jest kaszmir, a ja zdecydowałam się go odrzucić, ponieważ nie zawsze wszystko to, co kaszmirowe, jest tym, co ja lubię nosić. Tutaj mam taki sweterek, który kiedyś nosiłam bardzo dużo. Taki, on jest boxy. Co ja mam wam powiedzieć? Jakaś część mnie chciałaby się go pozbyć, a jaka część mnie mówi, jeszcze nie czas. Więc może jeszcze poczekam w związku z tym. Kaszmirowy sweterek z Marks & Spencer, który kupiłam sobie z drugiej ręki, zostaje ze mną, ponieważ jest super. Sweter, który dostałam w prezencie od firmy Aran Sweaters Direct. Jest w ogóle z wełny merino i trzymałam się go tak bardzo długo, ponieważ jest z wełny merino, ale ja w nim nie chodzę. Nie wiem, czy widzicie to, ale mam po prostu bardzo podobny, ale inny. Ten jest również z second handu, jak wszystkie inne rzeczy w sumie. I ten jest od firmy Uniqlo, on jest cały z bawełny i mam go już chyba z 3 albo 4 lata i noszę go często i powiem wam, że w ogóle go piorę całkiem często, ponieważ tak często go noszę. Jak na sweter często go piorę, bo myślę, że brałam go z 4 razy aż. I nic się z nim nie stało. Tutaj widzę, że jest trochę brudny w ogóle od jakiegoś różu do policzków. Ciekawe, kto go nosił. Dalej mam taki golfik. To jest kaszmirowy golfik z Benettona. I on też dostanie, ponieważ ja go w ogóle mam z drugiej ręki. Też dostałam go w prezencie. W sumie go nie kupiłam. Dostałam go w prezencie od siostry. Nie wiem, myślę, że będę go nosić jeszcze tej zimy. A tutaj taki piękny sweterek z dekoltem V, który również zostaje. On również jest kaszmirowy. No ja go mam z second handu oczywiście i po prostu to jest super rzecz. I w ogóle mam strasznie dużo swetrów i nie mogę się ich pozbyć, ale mam wrażenie, że wszystkie są mi po prostu niezbędne. Mam chyba więcej swetrów jak t-shirtów. A tutaj już mam nadzieję, że ostatni. Nie, jeszcze w ogóle bardzo dużo swetrów przed nami. Sweterek, który dostałam od mojej mamy z Merino Wool, również jest golfem i również chcę, żeby został, ponieważ jest po prostu... jest fajny, no. Co ja mam wam powiedzieć? Ja naprawdę wszystkie te swetry noszę.
golfik od Zara Man, który kupiłam wiele lat temu w second handzie i który odchodzi. Odchodzi on z wielu powodów, między innymi dlatego, że również jest w nim zimno. Sweter, piękny vintage sweter od jakiejś nordyckiej firmy, która się nazywa Nordstrik. I w ogóle on jest bardzo piękny i bardzo go lubię, ale niestety musi odejść, ponieważ ja go po prostu nie noszę i nie pasuje mi do niczego i mimo tego, że jest taki super piękny, to po prostu najwidoczniej nie jest swetrem dla mnie. Jestem przekonana, że taki piękny swetr ktoś na pewno będzie chciał, więc jak go wystawię, w okamgnieniu się sprzeda. Bluza z kapturem czarna, kupiona w second handzie oczywiście i zostaje ze mną, ponieważ jest to też taka rzecz, którą noszę do ćwiczeń dużo. A teraz przechodzimy do swetrów czarnych, moi drodzy, i jest ich tutaj całkiem sporo. Pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to jest ta rzecz od Uniqlo, którą ja kupiłam sobie przez internet z drugiej ręki i ona zostanie. Nie wiem, dlaczego wyjęłam z niej wieszak. Ta bluza jest spoko. Lubię ją nosić i jest w niej ciepło, a ja nic więcej nie potrzebuję, niż tylko właśnie, żeby mi było w czymś ciepło. Na przykład już to niestety odejdzie. Ja w ogóle bardzo lubię ten sweter i dużo w nim chodziłam 2 lata temu, ale w zeszłym roku nie chodziłam w nim prawie wcale, ponieważ zmienił mi się kształt ciała i jest na mnie trochę za duży, a trochę za mały. Nie ma miejsca w mojej szafie na rzeczy, które są trochę za duże, trochę za małe. Zwykły sweterek z guziczkami zostaje ze mną, ponieważ często go noszę. Jest to również wełna i również jest to zakup z second handu. Jak nie wiem, co założyć, to zakładam właśnie jego. Tutaj mam taki oversize'owy golf, który dzisiaj miałam w pracy, co może Wam podsunąć informację o tym, że on zostanie ze mną nadal. Jest w ogóle strasznie długi i jest taki jakiś trochę niewymiarowy i chyba jest w ogóle z męskiej kolekcji, ale bardzo go lubię i chcę go mieć nadal. A ten golf z kolei, ten golf odejdzie. Tak samo jak tamten poprzedni sweterek. One są takie po prostu tutaj dobre całe i w biurze są dobre, a potem tutaj w talii one się robią takie strasznie szerokie i tak ani tego włożyć do spodni, ani tego wyjąć ze spodni. Długość mają taką, że kończą się w złym miejscu bioder. Nie, no po prostu nie chcę tego mieć ze sobą. Wolę się pozbyć wszystkich tych rzeczy, które utrudniają mi życie. To jest mój ukochany sweter, który zostaje. Kupiłam go za złotówkę w Łodzi w sklepie Dukat podczas jakiegoś sale'a. Dukat to jest taka sieć second handów, jeśli byście nie wiedzieli. I to jest w ogóle, to jest rzecz, którą uwielbiam i która musi też ze mną zostać. Sweterek zwykły, kos, oczywiście z second handu. Oczywiście z wełny i oczywiście musi zostać, ponieważ co? Ponieważ jestem uzależniona od swetrów. Teraz może się Wam wyjaśni, dlaczego tak rzadko biorę, ale jak mam tyle swetrów, to naprawdę nie muszę ich często brać, bo one zawsze się zdążą wywietrzyć, zanim do nich dojdę na nowo, żeby je po prostu założyć. Tutaj mam drugą taką bluzeczkę, niby sweter, a niby z krótkim rękawem i to też jest w ogóle 100% wełna i bardzo ją lubię. Ta bluzeczka jest 400 razy lepsza niż tamta, ponieważ kończy się w dobrym miejscu i jest cała dopasowana do mojego ciała i naprawdę jest spoko. Przechodzimy do sukienek, bo już wyobraźcie sobie, doszliśmy do sukienek z tego wszystkiego i ta sukienka w ogóle powinna iść do letniego pudełka. Ja jej nie będę nosić zimą, ponieważ ona się przyczepia do rajstop. Kolejna sukienka, która zostanie, nie widzicie, ma piękny nadruk i w ogóle ma piękny fason. To jest taka piękna sukienka i ona zostaje, ponieważ często ją noszę. Bardzo często ją noszę. Bardzo często ją noszę, bardzo często ją noszę. Kolejna sukienka, która zostaje, to jest sukienka vintage z jakiegoś second handu, tamta też swoją drogą była z second handu. Ona ma takie niespotykane połączenie kolorystyczne, bo to jest turkus z pomarańczym, nie wiem, z takim łososiowym i po prostu przemawia do mnie to połączenie kolorystyczne. A tutaj mam kolejny prezent od mojej siostry. Ja tą sukienkę, nie będę się jej pozbywać, ale zawiozę ją z powrotem do domu i oddam ją mojej siostrze. Ona jest spoko, ale zielony. Mam wrażenie, że w ogóle mi nie pasuje. Nie uważacie, że w ogóle mi nie pasuje? Zwykła taka sukienka baby doll, która jest trochę odbarwiona, zostaje. A tutaj mam taką boho sukienkę, którą zakupiłam całkiem niedawno. Miałam ją na sobie już chyba z 5 razy. Tak więc to jest chyba coś, czego potrzebowałam w mojej szafie i w związku z tym ona zostaje. Kolejna rzecz, która w ogóle powinna pójść chyba do letniej
do letnich sukienek, ale może nie. Miałam ją w sumie nie tak dawno temu, ale teraz już się zaczął sezon rajstopowy, to ją odłożę. Jest to sukienka z second handu, ale od firmy Atmosphere. Ja ją musiałam przerobić, bo ona była na mnie za duża i za mała. O, tutaj mam sukienkę, której się pozbędę. Ta sukienka to jest w ogóle... Nie wiem, co to był za pomysł, że ja ją nabyłam. Ale był to chyba pomysł nietrafiony, ponieważ teraz się jej pozbędę, a miałam ją na sobie tylko kilka razy. Ta sukienka, która jest tutaj na lewą stronę, ja wam może przewieszę, to jest moja sukienka imprezowa i ona nie ma pleców i w ogóle uważam, że wygląda jak by była od Yves Saint Laurent, czy teraz się mówi Yves, a ja ją po prostu sobie sama zrobiłam ze starej sukienki, którą miałam. I w ogóle jestem mega z niej zadowolona. Doszliśmy do samego końca i to jest sukienka, którą możliwe, że znacie, bo już ją kiedyś pokazywałam w różnych wideach, a także ją często noszę i możliwe, że miałam ją na sobie w jakimś wideo. I ta sukienka zostaje, ponieważ ona jest bardzo ładna i ładnie w niej wyglądam i się dobrze w niej czuję. No co, jestem chyba w miarę zadowolona. No dobrze, no to dokonałam dzieła i pozbyłam się jakichś tam rzeczy ode mnie z szafy. Teraz zostawiłam więcej niż chyba chciałam, ale nie mogę pozbywać się rzeczy, które mam wrażenie, że jeszcze mi się przydadzą i które będę chciała nosić, ponieważ jeśli się ich pozbędę, to wtedy będę musiała je potem kupować i wydaje mi się, że to zupełnie po prostu nie ma sensu. Tak więc może lepiej czasem zostawić trochę więcej niż trochę mniej. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapki w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam jeszcze raz, że wytrwaliście do końca, chyba już drugi raz teraz i to wszystko.